Cześć, jestem Kaczmarz i witam Was bardzo serdecznie w swojej kaczni. Dzisiaj w szybkiej kolejce pytanie od Tomka Dejnakowskiego. Jak zarządzać dłuższą kampanią? Jak prowadzić notatki, aby nie pogubić się w gąszczu podejmowanych przez graczy działań? Ciekawe pytanie, ale tak naprawdę odpowiedzi jest tyle, ilu jest mistrzów gry. Ponieważ notatki to bardzo osobiste i personalne rzeczy, które należą do mistrza gry. I tak jak są mistrzowie gry, którzy potrzebują bardzo dużych i obszernych notatek, w których znajduje się dosłownie wszystko i w każdej chwili mogą się cofnąć i znaleźć odpowiedni moment, ale są również mistrzowie gry, którzy nie potrzebują tak dużo notatek, albo z nich w ten sposób nie korzystają. Wystarczą im kilka pojedynczych opisów, kilka pojedynczych zdań czy punktów, które mają wypełnione na swojej kartce czy na swoim jakimś tam skoroszycie i do nich mogą się cofnąć. To tak naprawdę zależy od Ciebie. Jeśli lubisz mieć dużo, rób tak, żeby Tobie to było pomocne, bo notatki są dla Ciebie. Ty nie musisz napisać podręcznika z przygodą, którą później możesz przekazać komuś innemu, żeby sobie poprowadził Twój scenariusz. Oczywiście, jeśli chcesz, możesz. Ale z założenia notatki są potrzebne dla Ciebie i dla Twoich graczy. To Ty masz się w nim szybko poruszać, wiedzieć, gdzie co masz, a czasami jest taki bajzel w notatkach, że trudno się znaleźć, ale skoro wiesz, że gdzieś zapisałeś, to uwierz mi, wcześniej czy później na pewno do tego dotrzesz. W związku z tym możesz prowadzić to bardzo bogato, możesz prowadzić to skromnie, możesz starać się to rozbijać na poszczególne działy, czy rozdziały, czy sceny, czy powiedzmy sezony. Dla przykładu, kiedy ja planuję cały sezon i wiem, że tych sesji będzie 6, czy 8, czy 10, wiem, co chcę przekazać w tym sezonie, co jest kluczowym elementem, co jest strategicznym punktem w tym sezonie, w związku z czym dzielę sobie później to na sesje, na jakby odcinki i każdy odcinek dzielę sobie na sceny. I ja nie potrzebuję specjalnie dużych opisów, ale czy to dobrze, czy źle, to nie ma znaczenia. Ja po prostu ich nie potrzebuję, bo notatki są moje. Przez to nie mogę tych notatek udostępnić komuś innemu, bo on i tak się w nich nie rozczyta i nie będzie wiedział, o co chodzi i co autor miał na myśli. Ale ostatecznie potrzebuję kilku punktów, które prowadzą mnie po scenach, tak żebym nie zapomniał, co chcę w scenie zrobić. Jeżeli gracze podejmują jakąś konkretną decyzję i jest to wybór istotny, który się przenosi gdzieś tam dalej i będzie kluczowy przy jakiejś scenie, która na przykład się wydarzy za 4 czy 5 sesji, proszę bardzo, warto zanotować, zwłaszcza jeśli nie gracie z zachowaną częstotliwością, na przykład nie są to sesje co tydzień, tylko gracie na przykład raz na 2 tygodnie, raz na miesiąc, albo może i rzadziej. Wówczas zdecydowanie należy prowadzić takie notatki, żeby nie zgubić wątku, co się wydarzyło, no i żeby po prostu nie zapomnieć jakichś kluczowych elementów. Każdy z nas prowadzi te notatki w swój własny sposób i nikt Ci nie może powiedzieć, jak Ty masz prowadzić, mistrzu gry, swoje notatki, bo notatki są Twoje i Ty z nich korzystasz, nikt inny. Zatem możesz na przykład rozpisywać sobie to na kartce. Ja tak właśnie robię. Jest scena, scenę rozpisuję w kilku punktach, piszę, że dwóch NPC-ów się kłóci, po której stronie staną gracze. Tadam, koniec historii. Resztę improwizuję na sesji, ale ja się w tym dobrze czuję i to jest mój sposób. Czy Ty z tego skorzystasz? To jest Twój wybór. Fajnym elementem do budowania długich kampanii są tak zwane mapy myśli. Generalnie ja i tak rozpisuję sobie to na kartkach i rysuję jakieś tam wykresiki, łączę NPC-ów, wydarzenia, jakieś przedmioty czy miejsca, starając się zrobić taki graf, ale to jest trochę archaiczne, przyznacie, bo jest cała masa aplikacji oraz programów, również darmowych, których możecie użyć i budować swoje własne mapy myśli. Ja korzystam z takiej mapy myśli, która się nazywa Mind Master i to, co oferuje w wersji demo, mi absolutnie wystarcza. Fajną rzeczą w mapach myśli jest to, że na środku stawiacie główny problem i główny wątek, który Was interesuje i od niego odciągacie linię NPC-ów, przedmioty, wydarzenia. Słowem, wszystko, co wpadnie Wam do głowy na poziomie planowania sesji czy kampanii, a później łączycie sobie kreski między tymi poszczególnymi elementami. W ten sposób tworzycie swego rodzaju sieć zależności, wydarzeń, kolejności i tego wszystkiego, co się dzieje. Ja osobiście później już nigdy nie wracam do tej mapy myśli, bo ja potrzebuję tej mapy myśli na poziomie planowania. To mi ułatwia ogarnięcie całości i co najważniejsze, wbrew temu, co możemy sądzić o nas samych, my tak naprawdę mamy zawodną pamięć, więc jeżeli wpada Wam jakiś fajny pomysł na sesję, albo przygodę, albo jakiś wątek, który chcecie dołożyć do tej kampanii, dodajecie prostą informację na tą mapę myśli, zapisujecie i zawsze, kiedy do niej wrócicie, będzie to na tym miejscu i to Wam pomoże w pewien sposób ogarniać i planować lepsze kampanie, przynajmniej bardziej bogate, wydarzenia w NPC-ów i tak dalej, i tak dalej.
Analogicznie, jeżeli decyzje podejmują gracze, które mają wpływ na to, co się wydarzy za jakiś czas w Twojej kampanii, również możesz sobie to zaznaczyć, czy na mapie myśli, czy po prostu na jakimś arkuszu papieru, w którym prowadzisz własne notatki. Słowem, notatki są Twoją osobistą i personalną sprawą. Zrób tak, żeby Tobie było wygodnie, żebyś Ty potrafił się w nich znaleźć. Nikt inny. To nie jest ich sprawa. To są notatki mistrza gry. W których zaglądanie oznacza śmierć całej drużyny. I to chyba wszystko. Dziękuję pięknie za kolejny odcinek. Jeżeli lubicie takie materiały, zostawcie łapkę pod tym materiałem, zostawcie suba, zostawcie komentarz z propozycją swojego pytania. Jeśli będzie fajne, wybiorę je do kolejnego odcinka i nagram Wam, właśnie Wam, odpowiedź na to pytanie. Dzięki piękne, trzymajcie się, oby nam się!